największą udręką nie jest to, żeś wyzuty z ojczyzny. Największą karą boską jest, gdyś wyzuty z ludzkiej godności i czci. Te słowa wypowiedział w 1931 roku w Paryżu pewien emigrant. 10 lat wcześniej walczył w obronie Gruzji z bolszewickim najazdem. 10 lat później w swej drugiej ojczyźnie, Polsce, okupowanej przez hitlerowców, ratował zagrożonych zagładą. Urodzony w Tbilisi, zginął w Oświęcimiu. Zapomniany w Gruzji, nieznany w Polsce, Grigoli Peradze. Moi przodkowie byli pasterzami. Pewnego razu w pustyni, gdzie dwaj pasterze pilnowali swego stada, nagle rozbrzmiała cudowna harmonia dzwonów. To dźwięczały dzwony anielskie. Nieziemska radość napełniła serce obu pasterzy. Jeden z nich niezwłocznie pożegnał swego towarzysza i udał się do ruin klasztoru w tej samej pustyni, by gwar ziemskiego życia nie stłumił dlań owej cudownej melodii. Ale drugi wyczuł w niej wskazania dla swej rodziny. Powrócił do rodzinnej wsi i oddał syna do szkoły klasztornej. Od tego czasu zaczyna się nowy okres w życiu naszej rodziny. Z pasterzy trzód stali się pasterzami dusz. Żaden z nich jednak nie usłyszał już nigdy anielskiej melodii dzwonów. Ostatnim spośród tych pasterzy trzód i dusz jestem ja. Archimandryta Grigoli Peradze. Tę rodzinną legendę gruziński mnich tułacz spisał po polsku, w Warszawie, dając jej tytuł Przeznaczenie. Przez lata zbierałem okruchy pamięci o tym niezwykłym człowieku, którego niegdyś opatrzność przywiodła z dalekiej Gruzji tu do nas, by na polskiej ziemi wypełniło się jego wielkie przeznaczenie świadka, wyrażane greckim słowem martyros, męczennik. W warszawskiej katedrze prawosławnej świętej Marii Magdaleny ksiądz Peradze sprawował posługę kapłańską od 1933 roku aż do śmierci. Co sprawiło, że wycisnął tak trwały ślad w sercach i pamięci tych, co go wówczas poznali? Nie mogłem nie zadawać sobie stale tego pytania jako polski duchowny tegoż kościoła, kapłan w tej samej dolnej świątyni w otoczeniu tych samych, co on, ikon. Was i wszystkich prawosławnych chrześcijan da pomienie Gospodź Bogu Carstwie swojem всегда, nynie i prysno i vo wieki wieków. Świętej pamięci Grzegorz Peradze, wspominając Matkę Boską i Iwerską. Ona na ikonie przedstawiona jest Chrystusem. Chrystus ma hartię w ręku. I my wszyscy wierzymy, że gdyby ten hartię rozwinąć, tam napisane jest Gruzja. I tam jest napisany mój los i los mojego narodu. A opiekunką jest nasza Matka Boska. Moje życie jest w jej ręku. Tego zwoju nie uda nam się rozwinąć. By spróbować przeniknąć los przeznaczony przez opatrzność archimandrycie Peradze, możemy jedynie pójść śladami jego ziemskiego żywota od samych jego źródeł. Na początku była Gruzja. Jesienią 1899 roku w kachetyńskiej wsi Bakurcyche, w cerkwi pod wezwaniem świętego Jerzego, ksiądz Romanos Peradze ochrzcił swego drugiego syna, dając mu imię na cześć Grigoli Hansteli, gruzińskiego świętego z VIII wieku, budowniczego świątyń i nauczyciela mnichów. Sakasa
W rodzinie Peradze związki pokoleń są krzepkie, jak ich drzewo genealogiczne, które przedstawia mój gospodarz. Mój dziad, Romanos Peradze i babka Maria z domu Samadałaszwili mieli trzech synów. Arciła, Grigoła i Wasyla. Wasyl, mój ojciec, miał także troje dzieci. Ketewan, Marię i mnie, Romanoza. To właśnie ojciec nalegał, bym swego pierworodnego nazwał Grigołem, dopiero drugiemu zezwalając nadać swoje imię. Po przedwczesnej śmierci Romanoza Peradze w 1906 roku Maria z synami powróciła do Tbilisi. Grigoł poszedł drogą ojca, zaczął naukę w szkole duchownej. Wspomagał matkę, udzielając korepetycji. Budynek szkoły stał się niemal na 10 lat drugim domem Grigoła, gdyż mieściło się tu i seminarium duchowne, do którego uczęszczał później. Władza sowiecka zlikwidowała seminarium, a tablica memorialna wspominała o nim tylko dlatego, że pobierał tu nauki, zanim został wyrzucony Josif Dżugaszwili, znany światu pod pseudonimem Stalin. Dla nauczycieli Grigoła historia Gruzji i jej kościoła była równie żywa jak historia święta i Słowo Boże. Mimo prześladowań ze strony rosyjskich instytucji cerkiewnych przekazywali seminarzystom duchowe dziedzictwo ojców gruzińskiego kościoła, męczenników i świętych. Krok po kroku dążyli do przywrócenia autokefalii, pełnej samodzielności kościoła Gruzji, jego przyszli patriarchowie, Kirion i Leonid oraz rektor Kekelidze. Dostrzegli oni w Grigole swego następcę. W apelu metropolity Leonida o wzniesienie świątyni patronowi Tbilisi Abo zbiór funduszy powierza się także seminarzyście Peradze. Gdzież ojczyzna moja, gdzie jej duch się ukrył, co zawsze od pęt wolny poprzez wieki żyje? Może schronił się w Metechii, gdzie szuszanik krzyż przyjęła? A jej krew obmyła skałę, koronując ją męczeństwem. Po dziś dzień Gruzina oko widzi ślady tej krwi świętej. A raz w roku z nurtów Mtkwari bije blask od kości Abo. Skoro dan więc nam Metechii jako Golgota pnąca się ku Bogu, to gdzie nasze jest Betlejem i żłobek i gwiazda pasterzy? Kościół Abo nie został zbudowany. Rosła w siłę nowa religia, zniszczenia i śmierci. W Gruzji jej kapłanem stał się wyrzucony z seminarium Dżugaszwili Stalin. Czas jego i jemu podobnych nadszedł, gdy pierwsza wojna światowa doprowadziła do upadku carskiej Rosji. Gruzja odzyskała w 1918 roku utraconą niepodległość. Tworzono zręby bytu państwowego, umacniano granice, powołano armię. Socjaldemokratyczny rząd prezydenta Jordanii zabiegał o międzynarodowe uznanie i sojusze. Z godła dynastii Bagrationów wzięto na herb Republiki Świętego Jerzego, od którego Gruzja otrzymała nazwę w wielu językach Georgia. Przekształcił się on jednak w rycerza bez nimbu i smoka, symbolu pokonanego zła. Gruziński kościół nigdy jednak nie zapomniał, że zwycięzcą uczynił świętego Jerzego wieniec męczeński. Przywrócono utraconą niezależność kanoniczną autokefalię, ale pierwszy patriarcha Kirion został zamordowany. Jego miejsce zajął inny bojownik autokefalię, metropolita Leonid. W trosce o żywą przyszłość gruzińskiego kościoła on i rektor Kekelidze szukali dla najzdolniejszych seminarzystów, jak Grigoli Peradze, możliwości kontynuowania studiów teologicznych w Niemczech. Tymczasem sam Grigoli sądził, że powinien dzielić los ze swym pokoleniem i po ukończeniu seminarium wstąpił na uniwersytet. Odrodzona Gruzja potrzebowała nauczycieli. Wkrótce okazało się, że jeszcze bardziej potrzebuje żołnierzy. Grigoli Peradze poszedł na front. Do odparcia agresywnych sąsiadów starczyło waleczności młodej armii pod wodzą generała Kwinitadze. Ale oto powstrzymany pod Warszawą marsz komunizmu na zachód skierował się teraz na Kaukaz. Bolszewiccy przywódcy równie dobrze jak były seminarzysta znali kluczowe znaczenie Gruzji dla opanowania Kaukazu. W lutym 1921 roku, łamiąc traktat pokojowy, Rosja sowiecka napadła na Gruzję. Osamotniony, pozbawiony sojuszników kraj bronił się bohatersko. Grigoł zapisał w swoim dzienniku.
Po całej błogosławionej Gruzji płyną strumienie krwi. Wszyscy trzej jesteśmy na froncie. Matka w Tbilisi nie ma o nas żadnej wiadomości. 23 lutego 1921. Dwa dni później Armia Czerwona zajęła Tbilisi. Wojna była przegrana. Resztki rozbitej armii gruzińskiej w bojach wycofały się ku morzu, by wraz z rządem udać się na emigrację. Co oznacza 8? Odmowa, podróż? Nie wiem. Nie czas myśleć o tym. Trzeba śpieszyć na poszukiwanie młodszego brata. Odnalazłem go wreszcie w szpitalu wojskowym. W dniu mojego przyjazdu amputowano mu nogę. Powróciłem do Tbilisi. Zastałem ograbiony dom i miasto pogrążone w głodzie. Była Wielka Sobota. W katedrze syjońskiej, przechowującej w swych murach cudowny krzyż świętej Nino, apostołki Gruzji, w tę noc było mało wiernych. Celebrował sam katolikos patriarcha Leonid. Po skończonym nabożeństwie o świcie patriarcha szedł zupełnie samotny. Podążałem za nim w odległości kilku kroków. W bocznej uliczce ukazało się dwóch czerwonoarmiejców, którzy z pogardą spojrzeli na księcia cerkwi. W tym roku Wielkanoc wypadała 1 maja. Przy wejściu do swego pałacyku arcypasterz zatrzymał się. Wziął mnie za obie ręce i rzekł głosem ojcowskiej troski, w którym odczułem rozgoryczenie, ból i smutek. Upadłem na duchu, powtórzył kilkakrotnie. Idź stąd, ratuj swoją młodość. Załamany tragicznym losem kraju i kościoła, Leonid wkrótce zmarł. Brzemię patriarszego krzyża podjął metropolita Ambroży. Profesor Kekelidze ukrył Grigoła przed represjami nowej władzy jako wiejskiego nauczyciela w Kacheti. Tu Grigoli Peradze otrzymał pierwszy znak od opatrzności. Pracowałem w winnicy codziennie aż do zachodu słońca. Wiatr porwał mi starą pocztówkę. Pasterz Micha podniósł kartkę. Ja też widziałem takiego anioła. W szczerej pustyni widziałem, jak w jasną noc wyleciał ze świątyni biały anioł. Musisz tam pójść ze mną. Może też zobaczysz białego anioła. Tuż za wsią była pustynia pełna żmij i skorpionów. Pod kopytami osła słyszeliśmy suchy chrzęst. Nagle Micha pochylił się zbytnio z osła i upadł wprost na żmiję, która ukąsiła go w pięty. Przywarłem ustami do zakurzonej rany. Miałem wrażenie, że całuję jakąś starą relikwię. Wielka szkoda, szepnął, że nie zobaczysz białego anioła. Sam już, myślałem, będziesz wkrótce białym aniołem. Ale jakże nie chcę cię widzieć w tej postaci. Wąż śmiertelnie ukąsił przewodnika, ale nie zdołał zmienić drogi samego Grigoła. Masowe prześladowania bolszewickie wobec obrońców wiary i ojczyzny postawiły kościół gruziński w obliczu zagłady. Patriarcha Ambroży zwołał w Galati sobór nadzwyczajny, by ratować kościół. Na wniosek samego patriarchy oraz profesora Kekelidze i metropolity Nazarego podjęto m.in. postanowienie wyrażone w liście Ambrożego. Kościół gruziński znajduje się ostatnimi czasy w nader krytycznej sytuacji. W związku z okolicznościami zamierzamy wysyłać naszych młodych teologów do Niemiec, gdzie teologia jako nauka rozkwita. Pierwszym z tych Gruzinów jest Grigoli Peradze, który zamierza w przyszłości poświęcić swą wiedzę i umiejętności kościołowi gruzińskiemu. Ja, katolikos i patriarcha Gruzji, błogosławię go w tych zamiarach. Z tym listem Peradze wyruszył do Berlina. Adresatem był twórca organizacji Orient Mission wspomagającej chrześcijan na wschodzie, dr Johannes Lepsius, który dopomógł w uzyskaniu od władz sowieckich zgody na wyjazd Grigoła do Niemiec.
Z nauką niemiecką spotkałem się w okresie jej rozkwitu. Takie postacie jak Harnack czy Gussen są ukoronowaniem duchowej pracy całych pokoleń. Przez 3 lata studiowałem w Berlinie, mieszkając w Poczdamie. Człowiekiem, który wówczas wspomógł mnie swą ojcowską przyjaźnią, był dr Lepsius, który osobiście nauczał mnie różnych przedmiotów teologicznych. Wspólnie przechodziliśmy Janową Ewangelię, pod której wpływem rozwijało się całe bogate życie duchowe Lepsiusa. Zarówno protestanccy profesorowie niemieccy w Berlinie i Bonn, jak i katoliccy z Louvain i słynnego klasztoru bolandystów w Brukseli wspierali Grigoła w studiach nad wkładem Gruzji w piśmiennictwo wczesnochrześcijańskie. Patrologia, nauka o ojcach Kościoła, twórcach podstaw teologii chrześcijańskiej, okazała się powołaniem młodego uczonego. Jego rozprawy o dorobku monastycyzmu gruzińskiego zyskały mu uznanie wybitnych uczonych europejskich i pozwoliły doktoryzować się na Uniwersytecie w Bonn w 1926 roku. Doktora Peradze pasjonowała praca naukowa, ale swą wiedzą pragnął służyć Kościołowi w swojej ojczyźnie. W sowieckiej ambasadzie złożył wniosek o wizę powrotną do Gruzji. Peradze wiedział, że w drodze ku dyktatorskiej władzy drugi seminarzysta prześladował najokrutniej tych, których zdradził, Kościół i Gruzję. W Związku Sowieckim zamiast świątyń na krwi męczenników wznoszono pomniki bożyszczom nowej wiary. Niszczono klasztory i cerkwie, mordowano duchowieństwo i wiernych. Po latach więzienia i tortur zmarł katolikos patriarcha Gruzji Ambroży, a metropolita Nazary został rozstrzelany wraz z rannymi powstańcami. Ogarnie ich, utuli pokój Boży i kwiat ich życia światłość opromieni. Z sowieckiej ambasady nadeszła odmowa. Grigoł Peradze stał się wygnańcem. W tymże czasie stracił swego mistrza i nauczyciela Heinricha Gussena. Opuszczoną przezeń katedrę orientalistyki Uniwersytet Boński powierzył docentowi Peradze. Młody uczony, choć był osobą świecką, reprezentował za granicą Kościół gruziński, między innymi na Światowej Konferencji Wiara i Ustrój w Lozannie, gdzie poznał metropolitę Dionizego Waledyńskiego, głowę polskiego kościoła prawosławnego. Największym dokonaniem Grigoła Peradze w wypełnianiu misji powierzonej mu przez patriarcha Ambrożego na soborze w Galatii stało się utworzenie jedynej poza krajem, do dziś działającej nieprzerwanie, gruzińskiej parafii prawosławnej. Powstała ona w 1929 roku w Paryżu, głównym skupisku wychodźców z Gruzji i siedzibie rządu emigracyjnego. Parafia świętej Nino została zarejestrowana, ale nie mogła działać bez gruzińskiego kapłana. Doktor Peradze stanął wobec wyboru: rozwijać karierę naukową, czy oddać życie służbie Bogu i ludziom. Nie był jeszcze wtedy gotowy, by usłyszeć głos swego przeznaczenia. Od gminy nie mogłem oczekiwać zbytniego zrozumienia dla moich studiów. Odmówiłem zatem na propozycję zostania tam duchownym i wróciłem do Bonn. A jednak i tym razem wężowi nie udało się zepchnąć Grigoła z drogi ku świątyni. Kulminacją długotrwałej walki wewnętrznej stała się ciężka choroba w okresie świąt Bożego Narodzenia w 30 roku. Na granicy śmierci Peradze ma widzenie, które pomaga mu dokonać wyboru. Mostem staje się dla swego ludu między nimi a niebem rozpiętym i obejmij ich swą miłością. Poprzez nędzę i grzeszność ich dojrzyj. W każdym zamysł ukryty Boży. Grigoł postanawia przyjąć święcenia zakonne i kapłańskie i objąć opieką parafię gruzińską w Paryżu. I właśnie wówczas nieoczekiwanie otworzyła się przed Grigołem możliwość powrotu do kraju. Wpływowy sowiecki akademik Niko Marr, który już wcześniej zwrócił uwagę na publikację młodego uczonego, teraz zaproponował mu asystenturę u swego boku w Leningradzie, co rzecz jasna wykluczało wybór stanu duchownego. Profesor Marr na wszelkie sposoby usiłował przekonać mnie o zgubności takiej decyzji dla moich studiów naukowych.
Również matka w liście do mnie odradzała mi to, uważając, że jeśli pójdę tą drogą, nigdy więcej nie ujrzę ojczyzny. Wszystko na próżno. Nikt i nic na świecie nie było w stanie mnie powstrzymać. By światłość Boża drogę rozjaśniła nam, by wątłe ściany naszych kruchych chat w pełny się blasku przemieniły chram. Panią niebieską matka błaga tak, wygnańców jej powierza, tu i tam. Wiosną 1931 roku Grigoli Peradze złożył śluby zakonne, a w greckiej katedrze świętego Stefana w Paryżu otrzymał święcenia kapłańskie z rąk metropolity Germanosa, egzarchy patriarchii konstantynopolitańskiej na Europę. Obecni na uroczystości wpływowi działacze emigracyjni i sam prezydent Jordania obiecali wesprzeć pierwszego proboszcza cerkwi świętej Nino, który zamierzał skupić wokół niej rozproszone siły duchowe wygnańców. Na emigracji zawsze dokonuje się obrachunku duchowego życia narodu. Znaleźliśmy się na wygnaniu. Największą jednak udręką nie jest to, żeś wyzuty z ojczyzny. Największą karą boską jest, gdyś wyzuty z ludzkiej godności i czci. W Ojcze Nasz pierwsze słowo modlitwy Chrystusa brzmi Ojcze, co oznacza Boga. Jako chrześcijanie nie mamy prawa czynić sobie bożka z ojczyzny. Celem naszych dążeń powinien być Bóg, ojczyzna w Bogu. Wszystko w tym świecie przemija, wszystko można kupić i sprzedać. Jeden jest tylko skarb nie mający ceny, skarb niezniszczalny, dla którego sam nasz Zbawiciel Jezus Chrystus nie poskąpił swego życia. To godność człowieka i nieśmiertelność ludzkiej duszy. Tej duszy, bielszej niż aniołowie, powinniśmy służyć tutaj, aby zachować ją czystą i niewinną na obczyźnie pośród prób i pokus. Uważajcie mnie za rycerza, który pośród was szuka rycerzy, milicji Boga. Bronią w moim ręku jest i będzie tylko modlitwa. Nie ma dla mnie lepszego oręża, a i niepotrzebny mi inny. By podjąć opiekę duszpasterską nad parafią, ojciec Grigoli zrezygnował z prestiżowego stanowiska uniwersyteckiego w Bonn, lecz nie zarzucił pracy naukowej. W założonym przez siebie piśmie Dżwari Wazisa, krzyż z winnej łozy, zamieszczał swoje homilie, wyniki badań naukowych, własny przekład z hebrajskiego Pieśni nad pieśniami, z przygotowywanego nowego tłumaczenia Biblii na gruziński, cykl natchnionych wierszy napisanych w Bonn. Paskę, to wtedy nie mieliśmy kościoła. Gdzieś jakiś był garaż, dobrze nie pamiętam, to był mój pierwszy dzień. Jest, ja pamiętam, przyszła po gruzińsku, to była po raz pierwszy, że ja widziałam posłów Gruzji. Obiecane wsparcie dla cerkwi nigdy nie nadeszło. Ojciec Grigoli sam utrzymywał pismo i łożył na potrzeby parafii, przeznaczając na to honoraria z wykładów, na jakie zapraszały go uniwersytety w Oksfordzie, Dublinie, Berlinie i Paryżu. Kolejną znamienitą uczelnią goszczącą księdza doktora Peradze był Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, gdzie zimą 1932 roku ojciec Grigoli wygłosił wykład o duchowej i materialnej kulturze Gruzji. Przy okazji przestudiował stare rękopisy gruzińskie w Bibliotece Czartoryskich i sporządził ich pierwszy katalog i opis. Metropolita Dionizy Waledyński, ceniący doktora Peradze od czasu kongresu w Lozannie, zaproponował mu teraz stanowisko profesora patrologii na Wydziale Teologii Prawosławnej Uniwersytetu Warszawskiego. Ojcu Grigolowi zagwarantowano możliwość opieki nad parafią w Paryżu oraz niezależność hierarchiczną od polskiego kościoła prawosławnego. Na podjęcie tej decyzji przez księdza Peradze miał wpływ kilkumilionowy potencjał prawosławnych w ówczesnej Rzeczpospolitej oraz istnienie znacznej kolonii gruzińskiej. Jej trzon stanowili tak zwani oficerowie kontraktowi z generałem Zachariadze na czele, którzy po upadku niepodległej Gruzji zostali w 1921 roku zaproszeni do służby w Wojsku Polskim przez marszałka Piłsudskiego, pogromcę Armii Czerwonej pod Warszawą i autora koncepcji prometeizmu, zakładającej wyrwanie spod władzy sowieckiej ujarzmionych przez nią narodów, w tym Gruzji.
Przed dzień przenosin na stałe do Polski ojciec Grigol otrzymał z Gruzji wiadomość o śmierci matki. I teraz już ostatnia fizyczna więź z krajem została zerwana. Ksiądz dr Grzegorz Peradze został uroczyście wprowadzony na katedrę Uniwersytetu Warszawskiego 7 grudnia 1933 roku. W patrologii leżą węzły poznania i rozwiązania problemów wszystkich nauk teologicznych. Dzięki dziedzictwu, które zachował nam Kościół gruziński, również patrologia prawosławna może zająć jedno z pierwszych miejsc. Patrologia jest w najistotniejszym tego słowa znaczeniu wiedzą międzynarodową, która właściwie nie ma ojczyzny i tam się dobrze rozwija, gdzie znajduje odpowiednią opiekę. Zdziwiło nas, że starał się od razu wykładać po polsku. Był rozmiłowany w swoim przedmiocie patrologii. Ksiądz Peradze nie tylko wykładał po polsku, ale publikował też liczne prace naukowe i literackie. Był cenionym członkiem Warszawskiego Towarzystwa Naukowego i Instytutu Naukowego Badania Komunizmu. Często szliśmy razem z wykładu z ulicy Krakowskiej Przedmieście, tutaj przez Moskwę wejdzie. Prowadzaliśmy go do domu. Zapraszał do siebie, kiedy herbatkę poczęstował. Tu żył na Brukowej. Skromnie było jego mieszkanie takie monaszyckie. Wszystko było zawalone książkami. Jedno na drugie sterty tych książek, jego prac. Rękopisów. On się świetnie w tym orientował. Bywałem u księdza profesora, archimandryta Grzegorza Peradze i jako jego student i też w charakterze starosty naszego kursu. Na jego wykłady uczęszczali nie tylko studenci prawosławni, ale także na przykład przyszły wybitny polski historyk. Na katedrze stanął wówczas 34-35-letni młody uczony. Dzisiaj, gdy patrzę na te fotografie, rozpoznaję te same gorejące czarne oczy. Niewątpliwie miał to, co można by nazwać charyzmą wykładowcy. Ksiądz profesor Peradze był postacią w ówczesnym prawosławiu wyjątkową. Bez uprzedzeń współpracując zarówno z uczonymi katolickimi, jak protestanckimi, co podkreślała polska gazeta pisząca o proboszczu największej parafii świata, jedynym duchownym w całej gruzińskiej emigracji. W 1934 roku ksiądz Peradze został podniesiony do godności archimandryty i odznaczony mitrą. Stał się nieformalnym kapelanem gruzińskiej kolonii w Warszawie, odprawiając dla niej mszę po gruzińsku, za co nieraz strofował go proboszcz. Ten zawsze go karcił, dlaczego ty po gruzińsku czytasz modlitwy niektóre. A ten mówi, że Pan Bóg też doskonale rozumie gruziński język. W piątą niedzielę po Wielkanocy tradycyjnie było odprawiane nabożeństwo w języku gruzińskim. Zbierało się dużo generalicji, oficerów, Gruzinów, którzy byli w armii polskiej. Zadowolony był, kiedy prowadząc chór śpiewaliśmy Chrystus Woskresie po gruzińsku, również Gospodi pomiluj, upalo szek wisk walen. Archimandryta zyskał szacunek emigranckiej elity skupionej w Komitecie Gruzińskim i Klubie Prometeusz, generała Zachariadze, księcia pułkownika Bagrationi. I to właśnie ojcu Grzegorzowi powierzono reprezentowanie Gruzinów delegacji kaukaskiej, która po śmierci marszałka Piłsudskiego złożyła u jego grobu srebrny wieniec i akt sporządzony po polsku, gruzińsku, azersku i czerkiesku. Narody Kaukazu składają ten wieniec jako wyraz swoich uczuć i łączności z narodem polskim. Niech on będzie symbolem hołdu dla pamięci tego, który po wsze czas jest wyrazicielem idei świętej walki narodów o niepodległość.
Archimandryta Peradze jasno dostrzegał zagrożenie ze strony bolszewizmu dążącego do zniszczenia chrześcijaństwa i kultury i walczył z nim swoim orężem. Do Gruzji i różnych punktów Związku Sowieckiego wysyłał literaturę zwalczającą bezbożnictwo. Jednym z tych adresów był Kreml. Gdy zdumiony student zapytał profesora, po co to wysyłać Stalinowi, usłyszał: nigdy nie jest za późno na nawrócenie się. Tą ikoną Matki Boskiej i Wierskiej błogosławiono podczas ślubu Romanosa i Marię. Gdy brat ojca Grzegorza, Wasyl, oczekując aresztowania za udział w wojnie z bolszewikami, odniósł ikonę do cerkwi, co wyznał w liście archimandrycie, ten nakazał mu zabrać ją z powrotem. Wasyl nie śmiał nie posłuchać ukochanego brata i ikona przetrwała wraz z jego rodziną lata terroru. W 1936 roku ojciec Grzegorz dla bezpieczeństwa rodziny przerywa korespondencję. Cienie w tyle pozostały za nami. Jestem w drodze sam na sam z aniołami. Im zacieklej Gruzja wymazywana była z mapy świata, tym wytrwalej przywracał ją światu ksiądz Peradze poprzez odnajdywanie i tłumaczenie na języki europejskie dzieł gruzińskich mnichów z góry Atos, Bałkanów, Syrii i Palestyny. Przenosił się myślą do umiłowanej Gruzji. Często wspominał o tym, że w Ziemi Świętej jest wiele pamiątek o ojcach Gruzji. I całe życie poświęcił, żeby odszukać te pamiątki. Przecież nawet Golgota kiedyś należała do Gruzinów. Jak głoszą piękne tradycje, od czasów samego Chrystusa Pana datują się stosunki Gruzji z Ziemią Świętą. Chrześcijaństwo przyszło do nas z Jerozolimy. Teraz miałem możliwość poznania historii świętej w miejscach jej wydarzeń. Z wycieczką nauczycieli polskich przybyłem do Betlejem. Wszyscy klęknęli. Na tym świętym miejscu, gdzie ujrzał światło Zbawiciel świata, zabrzmiała nuta polskiej kolędy, pełnej uczucia i oddania. Jej prostota napełnia duszę tym nieziemskim spokojem, co go aniołowie zwiastowali pasterzom. Średniowieczni gruzińscy mnisi i rycerze w Palestynie bronili wspólnych dla całego chrześcijaństwa świętych miejsc. Ojciec Grzegorz, współczesny mnich tułacz, Mcyri, przywracał dzisiejszemu chrześcijaństwu ocalałe okruchy dorobku duchowego samej Gruzji. A bo zobacz, a to palma z Palestyny, ziemi świętej. A to ziemi święte dotyła. A to cząsteczka grobu pańskiego. A to taka to kronika stara, gdzieś tam znalazł. On to przywoził i potem jesienią było takie zebranie studentów. On opowiadał o swoich naukowych podróżach, co on znalazł, wprowadzał nas do tych problem. Tak? I potem on korespondował z całym światem naukowym zachodnim. Przez 3 dni zamieszkiwałem w klasztorze Świętego Krzyża w Jerozolimie. W średniowieczu był on ogniskiem kultury gruzińskiej. Był tu zakonnikiem nasz największy poeta, Szota Rustaveli. Zachowała się tu jeszcze jego podobizna. Jego poemat Rycerz w tygrysiej skórze pełen jest odblasków Pisma Świętego i literatury liturgicznej. Z licznych prac o Rustaveli nie mamy ani jednej poświęconej tym zagadnieniom. To, czego uczeni w Gruzji pisać nie mogą, my, korzystając ze swobody, musimy uzupełnić. To zadanie wykonał sam archimandryta dzięki pomocy kolonii gruzińskiej, organizując w 1937 roku w Warszawie obchody jubileuszu 750-lecia wręczenia królowej Tamarze poematu przez jego autora. Wspólnie z doktorem Nakaszydze i rotmistrzem Szalikaszwili ojciec Grzegorz wydał książkę jubileuszową, w której oprócz ich prac zamieszczono także próbę nowego przekładu polskiego Rycerza w tygrysiej skórze pióra Juliana Tuwima. Uroczystości rustaweliańskie spotkały się z żywym oddźwiękiem w polskich elitach kulturalnych. Uczestniczył w nich prezes Polskiej Akademii Literatury Wacław Sieroszewski, który wspólnie z metropolitą Dionizym oraz przedstawicielami Senatu i władz stołecznych
wysłuchał wystąpienia archimandryty Peradze. Cała Gruzja wychowała się na tym utworze. Był on naszą drugą Ewangelią. Minęło wszystko. Świątynie, twierdze i miasta legły w gruzach i przeminął głos potęgi i chwały oręża gruzińskiego. Pozostał nam ten utwór, cenniejszy od wszystkich przejawów potęgi zewnętrznej, który i teraz, jak i 750 lat temu, daje nam natchnienie do lepszego życia. Powołano mnie na współpracownika Polskiej Biblioteki Ojców Kościoła i w ciągu całego następnego roku akademickiego przygotowywałem akty męczenników. Rękopis miałem dostarczyć do Bożego Narodzenia 39 roku. Wszystkie ferie poza letnimi ojciec Grzegorz spędzał zawsze w paryskiej cerkwi świętej Nino. Wczesna parafianka wspomina, że kilka miesięcy przed wojną udzielał ślubu jej siostrze. Więcej już go nie widziałam. Wyjechał do Polski. Księdza Peradze zaproszono na Międzynarodowy Kongres Bizantynistyczny w Algierze, który miał się zacząć w październiku 1939 roku. Gdy w połowie lipca 1939 roku zgłosiłem się do polskiego MSZ-u po paszport, poinformowano mnie, że jechać mogę, ale być może będę miał trudności z powrotem. Zrezygnowałem więc z podróży. Chociaż nie miał polskiego obywatelstwa, archimandryta Peradze nie chciał porzucać polskiej ziemi, gdy zagroził jej sojusz dwóch totalitaryzmów, czerwonego i brunatnego, który 1 września 1939 roku doprowadził do hitlerowskiej napaści na Polskę. Nie opuścił też oblężonej Warszawy, mimo że Niemcy zagwarantowali bezpieczny z niej wyjazd cudzoziemcom, nawet wtedy, gdy Stalin rzucił na Polskę Armię Czerwoną, która już raz odebrała ojcu Grzegorzowi ojczyznę. Gruzini zapisali chlubną kartę w szeregach Wojska Polskiego. Major Artemi Aroniszydze odznaczył się jako dowódca Reduty Opaczewskiej. Kapitan Jerzy Tumaniszwili bronił polskiego wybrzeża. Pułkownik Walerian Tewzadze walczył w Warszawie. Wszyscy trzej kawalerowie Virtuti Militari. Gruzini walczyli też przeciw drugiemu najeźdźcy i trafiwszy do sowieckiej niewoli podzielili los polskich kolegów. Wśród zamordowanych w Katyniu są major Mamaładze, pułkownik lekarz Tabidze, kapitan pilot Schirtładze. I oni nie mieli polskiego obywatelstwa, lecz być może kierowali się słowami homilii ojca Grzegorza o prawdziwym obywatelstwie. Po gruzińsku opis życia świętego nosi tytuł Żywot i obywatelstwo. Słowo obywatelstwo oznacza tu jego duchowe życie, walkę z samym sobą, warunkami zewnętrznymi i mrokiem. I nie tylko obywatelstwo świętego, ale każdego jest złożeniem samego siebie w ofierze. Oddanie siebie na pastwę ognia, aby dać światło innym. I Jezus Chrystus przyszedł do nas, by powiedzieć nam to, co dziś każdy Gruzin powinien mieć wypisane na czole. Kto okaże się niegodny jako obywatel tego świata, ten będzie niegodny obywatelstwa na tamtym świecie. Wojna była przegrana. Po klęsce Polski w zajętej przez Niemców w Warszawie władzę nad kolonią gruzińską przechwyciła grupa zwolenników współpracy z hitlerowcami, którzy rękami okupanta pragnęli zniszczyć prawdziwe autorytety, śląc do gestapo donosy na generała Zachariadze, archimandrytę Peradze, księcia Bagrationi i kontraktowych oficerów działających już w polskim ruchu oporu. Uniwersytet Warszawski, jak wszystkie inne polskie uczelnie, Niemcy zamknęli. Propozycję wykładania w Berlinie profesor Peradze odrzucił. Jego polscy koledzy byli prześladowani i mordowani. Czym są teraz plany naukowe? Skoro życie wokół nas przemawia tak potężnym językiem poprzez straszliwe wydarzenia historyczne, decydujące o być albo nie być całych narodów. Ma się wrażenie życia w czasach, gdy narody naszego globu rozliczają się za grzechy praojców. A dzień ostatecznego rozrachunku jeszcze nie nadszedł. Ksiądz Peradze opiekował się sędziwym generałem Kazbekiem i nadal wypełniał obowiązki kapłańskie, coraz częściej bolesne, jak nabożeństwo żałobne, po również szykanowanym przez gruzińskich faszystów księciu Bagrationi. Archimandryta występował w obronie ziomków aresztowanych przez gestapo wskutek donosów płynących z prohitlerowskiego Komitetu Kaukaskiego,
internowanemu przez Niemców pod Warszawą metropolicie Dionizemu woził lekarstwa. Ojciec Grzegorz darzył go zawsze szacunkiem i wdzięcznością. Kiedy więc metropolita przyjął narzucony przez okupantów kompromis, wprost przestrzegał go, że to błędna droga. Ojciec Grzegorz Peradze, dopóki go nie aresztowali, starał się służyć nie tylko Bogu, ale i ludziom. I to wszystkim ludziom, którzy potrzebowali jego pomocy. Pomagał jak mógł, a kiedy nastała potrzeba, bronił i ratował Żydów, gdy się do niego zwracali, albo gdy sam widział i szedł. Widział, jak Niemiec bił starą kobietę, gumą po głowie, znęcał się, to była Żydówka. I on mówi, co ty robisz? Stał w obronie tej Żydówki. On wiedział doskonale, że nie wolno stać w obronie Żydów. Stał w obronie Żydów. I to posłużyło pretekstem zainteresowania się gestapo jego osobą. 5 maja 1942 roku archimandryta został aresztowany w swoim mieszkaniu. Istnieje kilka wersji przyczyn aresztowania. Odkrycie przez Niemców podczas rewizji znacznych sum w walutach zachodnich, tak wyglądały podziemne kasy ratowania Żydów, potwierdzałoby świadectwo księdza Semeniuka. Oficerowie kontraktowi o śmierć Peradze obwiniali kierownictwo prohitlerowskiego Komitetu Kaukaskiego, które już wcześniej donosiło nań do gestapo jako na agenta polskiego, a teraz podrzuciło mu tajne dokumenty i zadenuncjowało jako wywiadowcę brytyjskiego. Pułkownik kontraktowy Welibeck Jedigar, członek Komendy Głównej AK, wiąże śmierć ojca Grzegorza ze sprawą tzw. Legionów Kaukaskich, po 1941 roku tworzonych z jeńców sowieckich u boku Wehrmachtu. Zwalczanie antypolskiej propagandy hitlerowskiej prowadzonej wśród członków Legionu Gruzińskiego Gruzini z Armii Krajowej powierzyli kapitanowi Hundadze, synowi pułkownika Bagrationi Michałowi i księdzu Peradze. Wypełniając tę misję, wszyscy oni zginęli. Być może wszystkie te wersje są słuszne. Jakikolwiek był powód aresztowania, sam archimandryta przeczuwał, że czeka go śmierć. Jedyny zachowany list ojca Grzegorza z ciężkiego więzienia na Pawiaku jest w istocie testamentem. Gdybym nie wyszedł, bibliotekę przekazuje metropolii i rzeczy osobiste należy sprzedać, a dochód przeznaczyć na potrzeby naszego sierocińca parafialnego. Moje gruzińskie książki i dokumenty oraz ikony niech po wojnie metropolia przekaże kościołowi gruzińskiemu. W listopadzie 1942 roku archimandryta Grzegorz Peradze został wysłany do niemieckiego obozu śmierci KL Auschwitz. Droga do zwycięstwa zawsze prowadzi przez ciernie i krzyż. Inna droga jest wegetacją, jest tylko przeszkodą dla zasad chrystusowych, które wymagają dla tej walki całego człowieka. Uczucie religijne nie wie, co to trudność i człowiek religii na samym dnie otchłani dostrzeże światłość Bożą, choćby otaczał ją mrok. Na zapytania metropolii z obozu nadszedł wkrótce lakoniczny telegram z powiadomieniem o śmierci ojca Grzegorza. Potem przysłano oficjalny akt zgonu z iście niemiecką dokładnością precyzujący. Zmarł 6 grudnia 1942 roku o godzinie 16:45. Wiadomość tę potwierdza przerzucony na wolność przez obozową organizację oporu raport z grudnia 1942 roku. Oświęcim. Po kilkutygodniowym pobycie zmarł tutaj ksiądz Grzegorz Peradze, profesor Uniwersytetu Józefa Piłsudskiego, Wydziału Teologii Prawosławnej, Gruzin, wybitny specjalista. Ostatnia księga zgonów więźniów KL Auschwitz za 1942 rok urywa się niespodziewanie na 5 grudnia, dokładnie w przeddzień daty śmierci ojca Grzegorza. Wraz z innymi dokumentami zaraz po wyzwoleniu obozu została ona zabrana przez NKWD do Moskwy i tam przeleżała w tajnych archiwach niemal 50 lat. Czy ktoś chciał zatrzeć ostatni ślad po życiu pewnego gruzińskiego emigranta, absolwenta seminarium w Tbilisi?
po wyzwoleniu już Oświęcimie szli dwaj z tego obozu, ocalili. I to na woli byli i powiedzieli, powiedzcie wszystkim Polakom o tym, jak zginął Grzegorz Peradze. Tam znaleźli jakiś pretekst, że za to jesteście ukarani godzinę czasu na mrozie posłuchajcie bosu, a później do krematorium posłać. On powiedział, że to ja zrobiłem, ja ponoszę odpowiedzialność za to. Wtedy go szczuto psami, oblano benzyną i zapalili, i on spalił się. I powiedzieli Polacy, grzejcie się przy waszym przyjacielu, obrońcy waszym. On wykonał w zupełności przykazania Chrystusa. Nie ma miłości na tę miłość, kto odda życie swoje za bliźnich swoich. Kiedy rozpoczynaliśmy naszą wędrówkę śladami ziemskiego życia ojca Grzegorza Peradze, nie mogliśmy przewidzieć, że dzięki zrządzeniu opatrzności będziemy także świadkami jego pośmiertnej chwały. Tymczasem w trakcie prac nad filmem gruziński kościół prawosławny kanonizował ojca Grzegorza, a następnie fakt ten został uznany przez polskie prawosławie. Dzięki temu nasza opowieść o życiu i śmierci ojca archimandryty Grzegorza przekształciła się w żywot i obywatelstwo świętego Grzegorza Męczennika. Po wielu latach, gdy w tych 150 profesorów Uniwersytetu Warszawskiego przecież jak jedna trzecia zginęła w czasie wojny, ta wiadomość, że jeden z nich został zaliczony do tego katalogu świętych, na którym przecież kiedyś pracował u bolandystów w Brukseli, zestawiających przecież żywoty świętych, jest wiadomością, która nazwijmy może zaskakuje, ale nie jest dziwna. 19 grudnia 1995 roku ojciec Grzegorz powrócił na zawsze do swojej ojczyzny, gdy na soborze kościoła gruzińskiego katolikos patriarcha Eliasz II uroczyście ogłosił jego kanonizację. Archimandryty Grigoli Peradze kanonizuje republikę z Mindana. To jest to z nas, z Mindana, to jest Stawicie, Bóg imię Twoje, chwalne na niebiesie i na ziemi, po wieki wieków. Świadczę do uczennicze Chrystowej Głowie i uczytej obieczyści nieprzeciwnych, siebie jako żertwą Bogu nie wzią, tym, że przyjawi się powiedzieć. Молимся Тебе, Григорие, молись о Христу Богу нашему, спастись от душам нашим. Le père Éric et son équipe nous ont apporté l'esquisse de l'icône de Saint Grégoire Peradze, ici la cassette qui est napis na bramie tego obozu kłamie. To świętość czyni wolnym. Jako wolni
odeszli z tego miejsca Maksymilian Maria Kolbe, Edyta Stein, Grzegorz Peradze. Po 21 latach od podjętej próby zobaczenia Białego Anioła święty ojciec Grzegorz sam stał się Białym Aniołem ku chwale Bożej. Na dnie otchłani ujrzał Bożą światłość.